Minęła 17.30, mamy środę, 14 dzień lutego, Paulina Kopeć. Rozpoczynamy Telefakty. Ofensywa Prawa i Sprawiedliwości w regionie świętokrzyskim. To, że województwo świętokrzyskie jest w ogonie pod względem wykorzystywania środków unijnych, wpływa w sposób znaczący na życie mieszkańców. Koniec przysłowiowego picia pod chmurką. Mandat może wynosić maksymalnie 500 zł. Oczywiście tam spożywanie alkoholu było też taryfikowane do tej pory i to była kwota 100 zł. Księga wspomnień rodziny Chreptusa. Porozmawiajmy o świętokrzyskim, porozmawiajmy o samorządzie. Pod takim hasłem poseł na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Anna Krupka spotyka się z mieszkańcami województwa świętokrzyskiego. Jak mówi parlamentarzystka, w roku wyborczym zespół samorządowy Prawa i Sprawiedliwości, którego jest przewodniczącą, chce spotkać się z mieszkańcami 102 gmin w regionie świętokrzyskim, podczas których będą rozmawiać o problemach samorządowych i problemach dotyczących województwa świętokrzyskiego. Szczegóły Emilia Sitarska. Bałtów i Waśniów to pierwsze gminy powiatu ostrowieckiego, które odwiedziła posłanka PiS Anna Krupka w ramach cyklu spotkań Porozmawiajmy o Świętokrzyskim, Porozmawiajmy o Samorządzie. Parlamentarzystka podczas spotkań wskazywała, że obecna władza w samorządzie województwa nie dba o rozwój regionu. Przypomina, że Świętokrzyskie jest w ogonie, jeśli chodzi o wydatkowanie unijnych pieniędzy. Świętokrzyskie notuje jeden z najniższych wzrostów PKB w całym kraju. To, że województwo świętokrzyskie jest w ogonie pod względem wykorzystywania środków unijnych, wpływa w sposób znaczący na życie mieszkańców, także mieszkańców gminy Bałtów, mieszkańców powiatu ostrowieckiego, ponieważ środki z regionalnego programu operacyjnego mogą zostać przeznaczone na prace badawcze, na wprowadzanie nowych polskich produktów, produktów innowacyjnych, które także będą ciągnęły tą świętokrzyską gospodarkę. Zdaniem posłanki zmiana potrzebna jest również w samorządach lokalnych. Dowiedziałam się wiele o tym, jak wygląda życie w Bałtowie, ale także o problemach Bałtowa oczami jego mieszkańców. Z takiego poziomu lokalnego, z poziomu gminy mogliśmy porozmawiać o tym, jakie my programy realizujemy, jaką my politykę realizujemy i porównać ją z tą polityką, a raczej brakiem tak naprawdę polityki rozwojowej zarządu województwa świętokrzyskiego. O tym, że samorząd województwa nie dba o interes wszystkich samorządów, mówił starosta ostrowiecki Zbigniew Duda, który przypomniał, że jeden z najważniejszych projektów dotyczących krzemionek opatowskich nie znalazł uznania w Urzędzie Marszałkowskim i nie otrzymał dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego. Jedyny pomnik historii w naszym województwie przegrał w konkursie z różnymi domami kultury. No, tłumaczono nam, że ta punktacja taka jest, że jakby ten projekt był lepszy. Myślę, że pieniądze są dla wszystkich, nie tylko dla tych, którzy są z jednej, z tej samej na przykład partii, co pan marszałek. Pieniądze są dla samorządów i tak one powinny być dzielone. Projekt był tak dobry, że dostaliśmy pieniądze z kontraktu terytorialnego, pieniądze ministerialne na krzemionki na podstawie dokładnie tego samego projektu. Po zebraniu w Bałtowie poseł PiS Andrzej Kryj twierdzi, że widoczne są potrzeby zmian w gminie. Gdyby to było rzeczywiście tak, że wszystko jest idealnie i nie potrzeba zmian, to nie byłoby tych głosów, które padały dzisiaj na sali, a osoby, które przyszły, podkreślały, że przyszły mimo tego, że jest presja, aby w takich spotkaniach nie uczestniczyć. Przyszły i mówiły, że tu nie ma pełnej swobody, nie ma pełnej demokracji, nie ma możliwości w pełni wyrażać swoich opinii, więc te głosy padały ze strony mieszkańców. Oni na te zmiany liczą. Poseł Anna Krupka zapowiada, że w roku wyborczym odwiedzi wszystkie gminy województwa świętokrzyskiego.
picie pod chmurką. Jeszcze do niedawna zjawisko bardzo popularne na ulicach miasta. Właśnie jemu naprzeciw wychodzą funkcjonariusze Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Będzie więcej patroli na skwerach, parkach i ulicach. Ci, którzy zakaz złamią, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Tak więc przysłowiowe piwo pod chmurką będzie można spożywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Ulice w Ostrowcu Świętokrzyskim wolne od spożywania alkoholu. To cel, jaki na ten rok wyznaczyła sobie Straż Miejska. Piwo na ławce w parku może okazać się kosztowne. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym grożą wysokie sankcje. Mandat może wynosić maksymalnie 500 zł. Oczywiście tam spożywanie alkoholu było też taryfikowane do tej pory i to była kwota 100 zł grzywny czy postępowaniu mandatowym, no ale już jeżeli sprawa trafi do sądu, a więc w stosunku do tych osób, które powiedzmy postępowanie mandatowe okazało się nieskuteczne, nieefektywne i w dalszym ciągu tutaj zaglądają w te miejsca publiczne i tam się raczą alkoholem, no to będziemy kierować wnioski o ukaranie do sądu, a sąd oczywiście może nałożyć taką grzywnę nawet w wysokości do 5000 zł. Ostrowiecka Straż Miejska przepisy zamierza skrupulatnie egzekwować. Na ulice miasta wyjdzie więcej patroli. Strażnicy będą sprawdzać miejsca, gdzie amatorów picia na świeżym powietrzu jest najwięcej. Mamy wytypowane takie miejsca na podstawie i własnych obserwacji i zgłoszeń mieszkańców, że no to są takie szczególne miejsca, gdzie lubią ludzie pod chmurką spożywać, pić ten alkohol. I te miejsca będą tutaj patrolowane, czyli będziemy prewencyjnie tutaj starali się oddziaływać. Wyznaczyliśmy jako miejsca zagrożone. Będą często w trakcie całej doby kontrolowane, zarówno na pierwszej, drugiej, jak i trzeciej zmianie. Straż Miejska dodatkowo kontrolować będzie nocne sklepy, sprawdzając, czy alkohol sprzedawany jest właściwym osobom. Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości określają pewne obowiązki sprzedawców, a więc po pierwsze no nie można tutaj sprzedawać alkoholu osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. Po drugie no to osobom, które już są pod wpływem alkoholu czy po spożyciu alkoholu. No oczywiście odpowiednie informacje tutaj muszą być w tych punktach sprzedaży wywieszone, na przykład odnośnie szkodliwości spożywania alkoholu i to jest jakby taki obszar nasz kontrolny. Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego ulicznym amatorom picia mówią stanowcze nie, popierając wzmożoną kontrolę Straży Miejskiej. Uważam, że to powinna być ingerencja, bo to jest zły przykład dla młodzieży, powiedzmy, czy dla małoletnich. W ogóle mi się to nie podoba. Picie alkoholu w miejscach publicznych na ławkach. Co na to dzieciarnia, awantury, burdy później, inne ekscesy. Nie podoba mi się to. Czyli służby powinny reagować bardziej stanowczo? Jak najbardziej, zdecydowanie. Jest miejsce na to, także oczywiście alkohol dla ludzi, ale w odpowiednim miejscu. A nie gdzie popadnie pod chmurą i w ogóle. No, nie podoba mi się to i służby zdecydowanie powinny interweniować w tej sprawie. Zwłaszcza w miejscach, gdzie jest dużo młodzieży czy ludzi, bo co innego, gdzie jest to gdzieś tam w zakamarkach, przy komórkach, gdzie nikt nie widzi, a co innego, jak to jest na drodze, gdzie jest dużo osób. Akcja Ostrowieckiej Straży Miejskiej ściśle związana jest ze znowelizowaną ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którą zakaz spożywania alkoholu obowiązywał będzie w każdym miejscu publicznym, oprócz specjalnie do tego przeznaczonych. Teraz w Telefaktach czas na informacje z policji. Do 70-letniej mieszkanki Ostrowca Świętokrzyskiego dodzwonił się nieznajomy mężczyzna, który przedstawił się za członka rodziny. Oszust przekazał, że uczestniczył w wypadku drogowym i potrzebuje 120 tysięcy złotych, by uniknąć odpowiedzialności i nie trafić do aresztu. Seniorka zorientowała się, że jest to próba oszustwa i poinformowała o tym fakcie policjantów. Podobne telefony otrzymało 6 innych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie podczas rozmów oszuści usiłowali wyłudzić od seniorów pieniądze w kwotach od 120 do 260 tysięcy złotych. Policja za naszym pośrednictwem apeluje o ostrożność i rozwagę.
10. Jubileuszowy zjazd, jak sami mówią o sobie rodziny Chreptowiczowskiej, zbliża się wielkimi krokami. Na tę okoliczność absolwenci Ostrowieckiego Liceum chcą przygotować księgę wspomnień. Na czym ona ma polegać, przedstawi Państwu Karolina Kamińska. To będzie wyjątkowy, jubileuszowy 10. zjazd absolwentów Chreptowicza. Przygotowania do tego wydarzenia idą pełną parą. Pracujemy już bardzo intensywnie. Komitet organizacyjny zawiązał się już w ubiegłym roku, w końcówce ubiegłego roku, ale zarząd zawsze ma więcej pracy, zwłaszcza że w zarządzie są osoby, które są odpowiedzialne za poszczególne bloki zjazdowe. A tych bloków tym razem jest wyjątkowo dużo. Wszystko po to, aby całość została dopięta na przysłowiowy ostatni guzik. Są osoby, które odpowiadają za biuro zjazdowe. To jest bardzo ważna działka, bo to jest organizacja całego zjazdu. Oczywiście finanse, nasza skarbniczka, to jest też bardzo ważna działka. Koleżanka odpowiedzialna za imprezę plenerową, koleżeństwo odpowiedzialne za bal i tak dalej. Wszystko to musi mieć osobę, która koordynuje pracę danej części zjazdu. Tradycją zjazdów absolwentów Chreptowicza jest wydawanie publikacji pod tytułem Księga Wspomnień, w której prezentowany jest dorobek zasłużonych pedagogów i absolwentów szkoły. W ten sposób utrwalamy część historii naszego regionu. Realizacja tych zamierzeń wymaga poniesienia znacznych kosztów przerastających możliwości finansowe szkoły i towarzystwa. Z tych względów zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie naszemu towarzystwu wsparcia finansowego na realizację wskazanych wyżej zamierzeń. To nie jedyna prośba zarządu Towarzystwa Absolwentów Chreptowicza. Do stworzenia publikacji potrzebne są ciągle nowe materiały. Mamy apel do naszych absolwentów, do tych osób, które mają może jakieś ciekawe materiały na temat naszych absolwentów, naszej szkoły. Zwracamy się z takim apelem, żeby można było jeszcze w tej książce coś umieścić, w tej księdze. Mamy już dużo materiałów oczywiście, ale bardzo chętnie skorzystamy z nowych. 10. zjazd absolwentów Chreptowicza potrwa 3 dni, a odbędzie się od 15 do 17 czerwca bieżącego roku. Róże, kwiaty, czekoladki. Dziś 14 luty, a więc świętują wszyscy zakochani. Dlatego my też pytamy z kamerą, czym tak naprawdę jest miłość? Czym tak właściwie jest miłość? Na to pytanie ludzie szukają odpowiedzi tak długo, jak istnieje świat. Jedni nazywają ją reakcją chemiczną, inni porównują do wiatru, gdzie nie można jej zobaczyć, ale można ją poczuć. Pewne jest jedno, szuka jej każdy bez względu na wiek. 14 lutego ma swoje święto, obchodzone na całym świecie, na wiele sposobów. Mamy przygotowany występ przez naszych mieszkańców, którzy tutaj przedstawią różne utwory poświęcone miłości, poświęcone uczuciom. Następnie przewidujemy wspólne gry, zabawy, więc mam nadzieję, że będzie to bardzo mile spędzony czas. Można wierszem, można tańcem. Miłość ma wiele imion i można ją celebrować na wiele sposobów. Przygotowaliśmy dla naszych mieszkańców zabawę taneczną, okraszoną quizami o tematyce właśnie miłosnej, uczuciowej, dotyczącej przyjaźni i wspólnego spędzania czasu. W polskiej tradycji walentynki to wyjątkowo młode święto. Popularność zyskały w latach 90. XX wieku. Od tego czasu pomysłów na to, jak je świętować, jest z roku na rok coraz więcej. Będziemy mieć też pocztę walentynkową, tak jak co roku. Mieszkańcy będą mogli przekazać życzenia, pozdrowienia, wyjawić być może prawdę o uczuciach w stosunku do innych mieszkańców. I dzisiaj właśnie na zabawie walentynkowej będzie wyłoniony konkurs, kto to serduszko najładniejsze zrobił. Będą przewidziane nagrody, jest wiele również innych quizów, tak jak taniec z balonem, czy na przykład komplemenciarz. Także wszyscy mieszkańcy są zaangażowani w zabawę. Bez względu na to, jak obchodzone jest Międzynarodowe Święto Zakochanych, pewne jest jedno, jak mówi poeta, świat bez miłości jest światem martwym.
Tą informacją żegnam się z Państwem w imieniu swoim i całego zespołu redakcyjnego. Dziękuję za uwagę, życzę spokojnego wieczoru. Telefakty jutro o 17:30.